Cześć. Niedawno miałem okazję być na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier 2017 w Łodzi. Fowcia tam ze mną nie było, ale będzie mi trochę towarzyszył w dzisiejszym filmiku. Chciałem wam szybko powiedzieć, co udało mi się kupić, zdobyć z takich fajnych rzeczy. Może uda mi się was zainspirować, zainteresować którymś z tytułów. Zacznijmy najpierw od zakupów. Będę leciał od tych mniejszych do coraz większych pozycji. Kupiłem sobie Amazing Spider-Mana i tu od razu przyznaję się do fuck-upu. Chwyciłem, byłem przekonany, że ten zeszyt jest blank variant coverem i że będę mógł później któregoś z artystów poprosić, żeby mi narysował Spider-Mana w swoim stylu. Okazuje się, że to jest po prostu jakiś tam mikro variant cover i tak dalej. Śmieszny, fajny, no zostanie w kolekcji, natomiast uczciwie przyznaję, myślałem, że biorę coś innego. Tytuł od Sol Invictus, na który się bardzo czaiłem, ani chybi magia. Bardzo podobała mi się okładka, ciekawie rysowany w takim fantasy stylu. Także udało mi się to nabyć i czekam na lekturę. Oczywiście nie mogło zabraknąć mojej ulubionej serii Incognito. Zeszyt czwarty miał swoją premierę na festiwalu, także nabyłem go. Nabyłem też taką historyjkę dla młodszych czytelników, takich, których chcielibyśmy w ten geekowski świat wprowadzać. Oskar i Fabrycy, Straszne Smoczysko, Mieczysława Fijała. I jest to laureat konkursu imienia Christy. Właśnie dla najmłodszych czytelników są wyłaniani twórcy, tytuły. Nabyłem, bo bardzo mi się podoba taka kreska w stylu Kajko i Kokosza. Także jestem ciekaw tej lektury, zobaczymy. Echo Piątka, Sekret Preszaunów miał już jakiś czas temu swoją premierę. Ja się wstrzymywałem i wypadło, że akurat na festiwalu w Łodzi go kupiłem. Czekam, jest to jedna z moich ulubionych serii. Za jakiś czas możecie się swobodnie spodziewać recenzji. Oczywiście spotkanie z Rafałem Szłapą nie mogło się obyć bez zakupienia kolejnego Blaira, a w zasadzie dwóch tomów, trzeciego i czwartego, które będę chętnie czytał. Być może nawet je za jednym zamachem oba zrecenzuję, także czekajcie na recenzję. Jedna z moich bardzo lubianych serii westernowych to jest Blueberry. Tom drugi, właściwie album drugi i trzeci także trafiły do mnie. Kobyły. Dużo lektury, dużo fajnej lektury z połowy XX wieku, europejskiego komiksu, bardzo lubianego przeze mnie. No i teraz czas przedstawić wam po troszku moje takie zdobycze. Również będę tutaj wielkością tomów czy albumów komiksowych leciał od najmniejszego do największego. I w pierwszej kolejności Mikołaj Spionek, autor Wounded, narysował mi blank variant cover z Rocketem Guardians of the Galaxy. Także możecie sobie zerknąć. Na pewno za jakiś czas przygotuję film, w którym będę prezentował jakąś tam większą kolekcję moich blank variant coverów. Mietek Fijał narysował mi Justice League of America. Co prawda bohaterowie się nieco różnią, no ale chodziło o uchwycenie tych najbardziej znanych bohaterów DC w stylu Mietka. Bardzo fajny, jeszcze nie wygumkowałem ołówka, czeka to na mnie, będę musiał spiąć się i to zrobić. Spotkanie z Rafałem Szłapą miało dodatkowy element dla mnie bardzo ważny, gdyż na Pyrkonie umówiliśmy się, że przygotuje on dla mnie właściwą wersję wydarzeń tego, jak C-3PO stracił swoją rękę i później miał czerwoną. Przedstawione to zostało w blank variant coverze C-3PO. Rafał mi go oddał. Bardzo fajna praca. Tak jak wspominałem w filmie podsumowującym festiwal, Festiwal w Łodzi jest to okazja do spotkania najrozmaitszych światowej klasy twórców. No i miałem okazję zobaczyć się z Sylwainem Runbergiem, który podpisał dwa swoje albumy. Podboje. W
którym jest dedykacja dla Asi, która, jeżeli dobrze pamiętacie jej recenzję, narzekała na zbyt wiele na gości w serii. Sylwain obiecał coś. Obiecał, że wysłucha, nazwijmy to tak, Asi prośby. No i mam autograf w podbojach. I mam również autograf z krótką dedykacją w Millennium, w pierwszym tomie. No i okazją też było spotkanie się z Mikołajem Spionkiem, który narysował mi i podpisał swój pierwszy album komiksowy. Taki oto Indianin. Także jak widzicie, zdobyczy, zakupów trochę było. Jeżeli byliście na festiwalu, piszcie, co wyście kupili, co wyście zdobyli, albo co byście chcieli, gdybyście pojechali, gdyby wam czasu starczyło i tak dalej. Festiwal kolejny w przyszłym roku, ja się już nie mogę doczekać. No i mam nadzieję, że może się spotkamy na miejscu. Dzięki, cześć! Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTubie. Lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało.